Kaczyński to trener nienawiści. Tak o prezesie Prawa i Sprawiedliwości mówił na naszej antenie poseł Lewicy Maciej Gdula w rozmowie z Jackiem Nizinkowiczem w programie Wieczór Publicystów. Chodziło o sprawę uchwały uznającej Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, której po awanturze nie udało się przyjąć w Sejmie. Z PiS-em tak jest, że jak się na coś dogadujemy, no to w sytuacji, kiedy jest zgoda, no to wywracają się flaki Jarosławowi Kaczyńskiemu. On nie cierpi takich sytuacji, że coś robi razem z Platformą, coś robi razem z Lewicą. On nie znosi tego organicznie. No i takie sytuacje tak naprawdę go prowokują. Prowokują go do takich zachowań, że zachowuje się w ten sposób, przychodzi i robi coś, żeby to porozumienie zniszczyć i żeby pokazać swoim, że muszą nienawidzić tej drugiej strony. To jest taki trener nienawiści, ten Kaczyński. I ja z jednej strony jestem wkurzony na tych posłów PiS-u, ale z drugiej strony mi ich trochę żal, bo to nie zawsze są źli ludzie, nie zawsze są przeżarci nienawiścią, ale są w takiej drużynie, w której ten trener nienawiści cały czas ich musztruje.